STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze. Myślę, że podsumowanie tego roku to był ostatni nasz mecz na Puławach. To był ciężki rok, tak sam mecz wyglądał. Natomiast myślę, że zakończony happy endem. Tak samo tutaj. Po to pracujemy, po to trenujemy, żeby były takie momenty, jak mieliśmy w niedzielę. Myślę, że to jest coś, co też cały czas podkreślamy. Jesteśmy dla ludzi, jesteśmy po to, by dawać radość i myślę, że spełniliśmy oczekiwania, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że to jest dopiero początek tego, co tutaj jak gdyby przekazywaliśmy na pierwszej konferencji, jak mieliśmy okazję się spotkać, że to jest pierwszy krok na drodze odbudowy prestiżu Górnika. Ważny, ale też krok, który pozwoli nam pójść trochę dalej, który pozwoli na to, by, tak powiedziałem na początku, odbudować markę i prestiż Górnika Zabrze. Dzień dobry Państwu. No tak, dla mnie też to wyjątkowy rok, ponieważ nie często robi się awanse i to jeszcze powiedzmy w taki spektakularny sposób, rzutem na taśmę. Także tutaj chwała całej drużynie, że potrafiła utrzymać to ciśnienie, ponieważ widziałem co się działo już przed meczem. Ten weekend był niesamowicie stresujący w zasadzie, gdzieś tam ze skrajności w skrajność, z mega nerwów w euforię i cieszę się, że mogłem to przeżyć wraz z drużyną. Marcin Kluda, Bielsko Zabrzeńskie. Pierwsze pytanie. Jak uwierzyliście, że to jest jednak możliwe? Ten Głogowie, no już właściwie to były szanse czysto matematyczne i tych procent szans było naprawdę niewiele, jeżeli chodziło o przymierzanie Górnika do Ekstraklasy. Pytanie drugie od razu, ten okres przygotowawczy on teraz będzie bardzo krótki, bo właściwie za miesiąc już musicie być gotowi. W jakiej formacji Górnik planuje wzmocnienia, bo pewnie takowe planuje i jakie są dane w związku z tą młodzieżą, która też, no, nie da. Te trzy pytania ze mną dwa tygodnie. To nie wymagajcie ode mnie, żeby 24 godziny po tak potężnym sukcesie tak diametralnie się zmieniać i znowu wracać do tej szarej rzeczywistości, co zadawaliście mi pytania. Proszę się nie gniewać, nie odpowiem na te wszystkie pytania. Może tak po kolei. Kiedy wierzyliśmy, podpisując umowę z Górnikiem Zabrze, bo inaczej myślę, że nie tylko mnie, ale i zawodników by w tej szatni nie było. W sporcie jest tak, że każdy mecz to jest walka i każdy, my tutaj mówimy o takich mocnych jak gdyby akcentach, a prawda jest taka i to jest to, co uczulaliśmy też w szatni, nad czym pracowaliśmy, dla nas się liczyły małe kroki, czyli w naszym przypadku każdy kolejny mecz. I tak naprawdę myśmy żyli od meczu do meczu mikrocyklem. Często spotykaliśmy się tutaj i sami mówiliście, wracaliście ciągle jak gdyby do tego głównego celu. Natomiast żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, w sporcie tym bardziej trzeba wykonywać, tak jak powiedziałem, wygrywać każde kolejne mecze. My się strasznie z tego cieszymy i tutaj to akcentujemy, że nauczyliśmy się wygrywać. Bo ta seria ostatnich spotkań pokazała, że w sporcie to jest najcięższe. Wygrywać mecze. Nie grać, ale wygrywać. Moi chłopcy pokazali, że uwierzyli w to i nie tylko uwierzyli. Wykonali to na boisku. I tutaj naprawdę to w sporcie jest najcięższe. Kolejna ważna rzecz to jest ostatni mecz w Puławach. I myślę, że to są ważne rzeczy. Większość z Państwa się zastanawiało, jak ci młodzi chłopcy, bo przypomnę, że kończyliśmy 5 młodzieżowcami, ale i 3 kolejnych zawodników, to są nie dużo starsi od nich zawodnicy, bo przypominam, że młodzieżowiec to jest 9-6 i młodszy, ale czy Bartek Kopacz, Adam Wolniewicz, Łukasz, który prawie był na ławce, Marcin Urynowicz, który wszedł, to jest kolejna grupa, czy Rafał Kurzawa, od 2-3 lata starsze od tych chłopaków. Co więcej, często mówimy młody zawodnik, to nie tylko mamy na myśli jego wiek, ale i doświadczenie. Ile on w swojej karierze rozgrywał tak ważnych, kluczowych dla klubu, mówiących o przyszłości meczach. I proszę zauważyć, ci chłopcy rozegrali ten mecz perfekcyjnie. Zagrali tak, jak się powinno grać na dużych imprezach. Tak naprawdę ten mecz dostarczył wiele emocji, ale myślę, że mieliśmy go cały czas pod kontrolą.
i gdzieś byliśmy w stanie narzucić swoje tempo. Były momenty ciężkie, bo to tak zawsze jest, ale myślę, że żeśmy to zbilansowali. Odpowiednio graliśmy, kontrolowaliśmy przebieg meczu i byliśmy przygotowani na różne scenariusze. To naprawdę nie jest proste i to jest dla mnie najważniejsze. I nie jestem w stanie też dzisiaj jak gdyby odpowiadać na tyle pytań, proszę mnie też zrozumieć. Ja bym to bardzo akcentował, bo to jest coś nowego w naszym klubie, Szymon to potwierdzi. Naprawdę nie tylko ci młodzi chłopcy weszli do składu, wytrzymali obciążenia, ale osiągnęli tak potężny sukces dla tego klubu i dla siebie oczywiście. Może też mówiąc tutaj o tych młodych zawodnikach, chciałem podkreślić jedną rzecz, o której rzadziej mówię, ale to jest, wydaje mi się, taki moment. Myśmy tych młodych zawodników nie rzucali tak na szerokie wody, bo uznaliśmy, że musimy dać szansę młodym. To byli chłopcy też przygotowani, bo tak już prędzej, może wymienię te same nazwiska, ale to jest ważne. Rafał Kurzawa, zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz. Rafał Kurzawa, Bartek Kopacz, Adam Wolniewicz. To jest grupa chłopaków, która robiła dla Górnika Zabrze wicemistrzostwo Polski. W młodej ekstraklasie bodajże to było. Bartek Olszewski, to jest ten ostatni rocznik, który osiągał z Górnikiem w grupach młodzieżowych sukces. Więc tak, wyszkoliliśmy chłopaków i tak naprawdę ci chłopcy marzyli o tym, żeby zadebiutować w Górniku, bo po to tu przychodzili. Myśmy im dali tą szansę, a oni ją wykorzystali. To jest jak gdyby zamknięcie całego cyklu szkoleniowego i to są rzeczy, które naprawdę akcentujmy, bo to nam gdzieś umyka, my rzucamy duże hasła, co się będzie za chwilę wydarzy, a naprawdę ci chłopcy osiągnęli potężną rzecz i od samego początku wiedzieli, po co tu są, starali się realizować, nie było to proste, jakiś plan, który zamierzyliśmy i on jest zakończony sukcesem. Pomocą Dziennik Zachodni, dwa pytania takie trochę odpuszczę. Pierwsza ocena Labrosza, choć nie jest sytuacja, kiedy został pan wyrzucony na trybunę. Czy to nie było trochę takie psychologiczne zagranie, żeby chłopakom pomóc, trochę tak dać czas na ustawienie zespołu? I drugie do kapitana zespołu, kiedy zobaczyliście pierwsze te koszulki celebrujące jakby awans, czy wiedzieliście, że są przygotowane, czy bardzo dla was niespodzianka? Może Szymon odpowie pierwszy. Co do koszulek, to no ja późno się dowiedziałem o tym, w zasadzie chyba 15 minut po ostatnim gwizdku tak naprawdę, gdzie już cieszyliśmy się, gdzieś tam nasze koszulki daliśmy kibicom i dopiero później zauważyłem, że tutaj chłopacy biegają w już takich przygotowanych koszulkach. No myślę, że tutaj jakby trzeba podkreślić to, że organizacyjnie klub się spisał, tak, pod tym względem. Nie zawracali nam głowy, gdzieś tutaj nie, zawodnicy w ogóle nie myśleli o tym, nikt o tym nie wiedział, więc mogli się skupić tylko na meczu, a klub już wszystko przygotował na tyle dobrze, że mogliśmy to odpowiednio świętować. A na drugie pytanie poproszę, żeby też Szymon odpowiedział, powiem panu dlaczego. Szymon usiadł z nami na ławce pierwszy raz. I zapytajcie go, jaka jest różnica między emocjami siedząc na ławce i chcąc uzyskać odpowiedni wynik, a graniem na boisku. Tak, także to jest. To trzeba naprawdę zrozumieć. To są całkiem, chociaż gramy wszyscy razem, tworzymy zespół. Naprawdę tu za linią człowiek niekiedy jest bezsilny i stara się pomóc zawodnikom na ile potrafimy. Często gesty, często te gesty są ważniejsze. Ruchy ciałem są ważniejsze nawet niż jakieś tam uwagi, bo ci chłopcy naprawdę są na bardzo wysokiej adrenalinie, jeszcze w takim meczu, więc ile możemy, to pomagamy, natomiast no, obciążenie jest całkowicie inne, nie Szymon? To. Tak, psychologiczne obciążenie, tak tutaj podziwiam cały sztab za to, bo zawodnik jednak inaczej wychodzi na te boisko, pierwszy gwizdek i gdzieś to już wszystko ucieka. Ale na ławce jest ogromny stres. No, a tutaj co do trenera, no to nie dziwię się, bo wiem, że chcieliśmy wydobyć z tych chłopaków w tych ostatnich minutach jeszcze ostatki sił, żeby ich tam udowodnić, że jeszcze mają siły, żeby jeszcze ten mecz mieć pod kontrolą do ostatnich minut. No i tutaj każdy z nas jakby używał wszystkiego, co tylko mógł. No tutaj już trener trochę nie wytrzymał, ale tutaj nikt nie będzie miał tego trenerowi za złe, bo każdy miał z nas jeden cel i wszystko robił ku temu, by Górnik Zabrze wygrał ten mecz. Rafał Stańczyk, Wrocław 80. Stowarzyszenie SOCE przeznaczyło 100 000 zł na piłkarzy premium za awans.
dla mnie na skalę światową to jest fenomen. Natomiast to się jakoś gdzieś tak bez ja odbiło wśród piłkarzy trenerów, jakbyście mogli się odnieść trener jak zarówno Szymon. Myśmy, powiem to, co powtarzam cały czas, naprawdę koncentrowaliśmy się na jednym, na ostatnich meczach. Ja potrzebowałem wszystkich moich zawodników skupionych, bo to było dla nas najważniejsze. Te wszystkie rzeczy są bardzo ważne. Proszę pamiętać, że każda inicjatywa związana z tym, żeby pomóc klubowi, jest ogromny szacunek i dziękujemy za tą pomoc, ale naprawdę naszym jedynym celem było przygotowanie się do meczu. Czy zagra Głaz, czy zagra Maksimow, czy zagra Litwienko na lewej obronie, czy w środku, to nam spędzało sens powiek. To jak gdyby przygotowywaliśmy się do meczu i to rozliczałem chłopaków na odprawach. Natomiast nie koncentrowaliśmy się na rzeczach związanych z nagrodami po. Prędzej nas interesowało to, co się wydarzy i proszę tu zrozumieć moich zawodników, nas wszystkich. Całe nasze emocje, całe nasze zaangażowanie było skierowane w tym kierunku. Tak naprawdę jeszcze raz dziękuję, bo każda inicjatywa jest jak najbardziej wskazana. Panie Marcinie, proszę też, awansował Pan z Koszarawą, z Polonią Bytą, z Piastem Gliwicem, teraz z Górnikiem Zabrze. Ten awans z Górnikiem, nie wiem, był najtrudniejszy z tych wszystkich awansów, jest szczególny? Zawsze najcięższy jest ten ostatni, bo go najmocniej pamiętamy. Natomiast no, żyjemy tym ostatnim, bo po prostu tak powiedziałem prędzej, mamy go w pamięci, wiemy ile przyniósł on nam radości, satysfakcji, bo jeszcze on jest jak gdyby w naszych głowach. Nie licytowałbym jak gdyby i na szali dawał, który cięższy. Każdy sprawiał, jak awans, sama nazwa wskazuje, każdy sprawia dużo radości, dużo satysfakcji, ale to jest to, co ja wymagam od siebie, od moich zawodników, od klubu. My jeszcze gdzieś tam, to jest normalne, z tyłu głowy mamy ten awans, cieszymy się, bo po to też się spotkaliśmy. Jak gdyby, ale ta konferencja jest jak gdyby już zamknięciem tego, bo to, co prędzej Marcin powiedział, za 6 tygodni zaczyna się Ekstraklasa i moi zawodnicy mają odpocząć, szczególnie głowy, bo zdajcie sobie panowie sprawę, że to chyba najcięższe będzie dla nas do zrobienia. Dlatego chciałbym już ich odizolować, żeby trochę odpoczęli z rodzinami, dzieciakami, bo swoje zadanie wykonali. Ale tak naprawdę za pewien czas już się spotkamy z całkiem innymi pytaniami, w całkiem innej rzeczywistości i musimy być do tego jak najbardziej przygotowani. Jasne, po awansie od razu było czwarte miejsce w Ekstraklasie i europejskie puchary. Nigdy może być podobnie? No, chcemy zbudować najsilniejszy zespół, jaki nas na ten moment stać. Natomiast gdzieś wytyczyliśmy sobie pewien kierunek i myślę, że nim będziemy zmierzali i podążali. Powiem szczerze, mamy pewien plan na Górnika i jak widzicie, nie są proste do zrealizowania, ale gdzieś systematycznie pracujemy. Pamiętajmy też, że Górnik to nie tylko pierwszy zespół, ale Górnik silny to dobra współpraca z kibicami. Górnik silny to dobra współpraca z młodzieżą. Jak młodzież, to musi mieć coraz to lepszych trenerów. Musimy rozbudowywać bazę. Oddaliśmy piękną halę. Proszę zobaczyć tutaj. To jest kolejny etap jak gdyby działania, żeby ten klub był coraz to mocniejszy. Jest wiele rzeczy, nad którymi pracujemy, żeby odbudować markę i będziemy starali się to robić systematycznie. Bardzo byśmy tego wszystkiego chcieli, to co Pan, o co Pan pyta, ale po prostu myślę, że tą drogą, którą też podróżamy, że raczej mniej mówimy, a staramy się więcej robić, ona jest wskazana i akceptowana i to też jest jeden z tych kierunków, w którym chcielibyśmy zachować. A ja bym chciał jeszcze tylko zapytać, to powiedzmy młodzież, która grała, teraz wszyscy chcą, żeby ci młodzi grali. Były momenty, kiedy ktoś tam narzekał, że ja dużo młodych i tak dalej, teraz wszyscy chcemy, żeby oni grali. To jak oni się mają czuć silni w tej drużynie, jak bardzo są brani pod uwagę w nowym składzie, to po pierwsze, a po drugie, który z meczy był dla trenera najlepszym w tym całym sezonie? Który to był ten, który zapamięta Pan? Mhm. Po pierwsze, nie dzielimy zawodników na młodych i starych. Grają najlepsi. Dla mnie nie ma znaczenia, czy ktoś ma 17 czy 36 lat. Najlepszy w danym momencie, który gwarantuje nam osiągnięcie celu, czyli wygrywania meczu.
Myślę, że jeżeli też ciężko powiedzieć, który mecz był najlepszy, natomiast w tej końcówce, gdzie doganialiśmy jak gdyby te zespoły, które były z przodu, były dwa kluczowe, to był na pewno mecz z Chojnicami, który pokazał, że nie tylko potrafimy wygrywać, ale potrafimy grać z entuzjazmem. I drugie spotkanie to była druga połowa na Stomilu, gdzie znowu przełamaliśmy pewne tabu, czyli przegrywamy 2-0, w drugiej połowie strzelamy 4 bramki. To jest potężny, taki pozytywny impuls dla zawodników, że naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych, że jesteśmy w stanie, jak wierzymy, jesteśmy dobrze przygotowani, jesteśmy dobrze ustawiani, wiemy, co mamy robić, wykonujemy dobrze swoją pracę. Zawodnicy, którzy wchodzą, dodają nam na jakości i tworzymy zespół nie tych 11, ale cała kadra, bo ci chłopcy tak naprawdę, ja jako trener muszę wybrać 18, a wielokrotnie miałem z tym bardzo ciężki wybór i wiedziałem, że w Zabrzu zostawiam zawodników, którzy by spokojnie sobie dali radę, bądź grając w pierwszym zespole, bądź wchodząc, i na pewno mógłbym od nich oczekiwać, że dodają nam tych wartości dodanych. W końcówce sezonu Rafał Kurzawa i Igor Anuflo skończyli na niewyobrażalnym poziomie, a ponadto był ten kluczy do awansu. Na pewno cały czas też podkreślałem, że kluczem jest zespół, ale na bazie zespołu muszą się wykreowywać zawodnicy. I tak jak pan zauważył, wszyscy dobrze grali, ale zagrania Rafała niekiedy naprawdę to tak z pogranicza rzeczy niemożliwych. Ale to też, jeżeli mówimy o Rafale, to też jak gdyby była konsekwentna praca. W pierwszej rundzie trochę żeśmy musieli go przestawić na inną pozycję i dla nas danie Rafała na lewą obronę to było dobre wyjście, natomiast to była strata dla zespołu w grze ofensywnej. Ale dla Rafała, patrząc teraz z perspektywy czasu, to była najlepsza rzecz, jaka się mogła wydarzyć, bo on się rozwinął w innych możliwościach, odbiorze piłki, w rozgrywaniu takim piłki dalej od bramki, w całkiem innym takim spojrzeniu, i to było widać, że Rafał się rozwinął jako piłkarz i tak naprawdę cały czas grał na bardzo przyzwoitym poziomie, bo jest jeden z tych piłkarzy, który tak ponad 97% meczów rozegrał i ciężko znaleźć jego słabe mecze. O Rafale, jak dzisiaj mówimy, w perspektywie całego sezonu możemy mówić, że zagrał dobrze bądź bardzo dobrze. A Igor, myślę, że zrobił to, co od niego oczekiwaliśmy, tak w skrócie. Pamiętacie, jak siedzieliśmy tutaj, zadawaliśmy pytanie, dlaczego Igor? Powodów były dwa. Szukaliśmy zawodnika, który finalizuje sytuację, stąd Igor i Dawid, ale i również szukaliśmy piłkarza doświadczonego, który grał na bardzo wysokim poziomie, ale który miał taki charakter, który potrafił przekazywać swoją wiedzę też zawodnikom młodszym. Zobaczcie, kogo mamy, kogo Igora. Dawida Ledeckiego, 23 lata, Marcina Urynowicza, 96 rocznik, Rafała i Łukasza Wolsztyńskiego, Kiklajsza, czyli to byli chłopcy, którzy tak naprawdę, teraz jeszcze wzięliśmy Lasika, zapomniałem, przepraszam, którzy potrzebowali koło siebie piłkarza, który nie tylko widzą w ekranie, jak napastnicy reagują, ale widzą też na co dzień, jak on się zachowuje, jak on przyjmuje piłkę, jak on ma ruch ciałem. To są bardzo ważne rzeczy dla tych młodych piłkarzy, bo często oni sobie zadają pytanie, dlaczego ja muszę użyć tyle siły, żeby strzelić bramkę, a Igor robi to, wydaje się, zdecydowanie wolniej, a on trafia na 10, 7, 8, 9, a ja 3. I to są jak gdyby zarazem ci młodzi chłopcy zadawali sobie pytanie, ale patrząc na Igora sobie na nie odpowiadali. Więc myślę, że Igor, wymagamy od niego więcej, myślę, że jeszcze nas nie raz zachwyci, ale na ten moment robi to, co od niego oczekiwaliśmy. No i trzeba podkreślić, że w końcówce po Szymonie tutaj wziął opaskę kapitana na dwa najważniejsze mecze. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest taki naprawdę obraz, który myślę, że wszystkim nam utkwi na lata. Ta radość po zdobyciu bramki, ten 20-30-metrowy sprint do kibiców, ale ile było w tym pasji, ile było uśmiechu i takiej szczerej radości. Pamiętajmy, że mówimy o zawodniku ponad 30-letnim, który grał na bardzo wysokim poziomie w różnych krajach. Jeszcze do Ciebie jedno pytanie. Mówimy o całym sztabie, o całej drużynie. Ten awans to jest efekt tego wspólnych działań zawodników, trenerów i tak dalej. Bardzo mało się mówiło, albo nie mówiło się o właśnie Norbert Bradel, trener, nie wiem jak nazwać, trener od przygotowania mentalnego. Jak byś ocenił właśnie tą bardzo ważną rolę?
trenera Bradela? Na sukces wpływa sztab ludzi. Każdy tutaj naprawdę może mieć potężną satysfakcję. Proszę zauważyć, ja nie wymieniam z nazwisk, staram się tego unikać, ponieważ nie chciałbym nikogo minąć. Najczęściej sukces robią ludzie, o których tu w ogóle nie mówimy. My widzimy tylko ten efekt końcowy, czyli ktoś strzela bramkę, ktoś podaje. A tak naprawdę sukces robią ludzie z cienia. Ci, którzy na co dzień powodują, że mamy dobre boiska, że mamy gdzie trenować, że przychodzimy do klubu, jest wszystko przygotowane, że organizacyjnie jesteście przygotowani. Wtedy my wszyscy możemy się koncentrować nad tym, żeby wykonywać swoją pracę jak najlepiej. Nic nas nie dekoncentruje. Myślę, że to jest potężny sukces tych ludzi. Szymona, miałbym jeszcze pytanie. Szymona, jak w ogóle przebiega proces rehabilitacji po tej kontuzji? Kiedy ty będziesz, wiadomo, liga się nieubłaganie będzie zbliżać, czasu niedużo. Kiedy będziesz mógł do chłopaków dołączyć, żeby rozpocząć takie normalne treningi? Tak, więc w przyszłym tygodniu mam kolejne badania medyczne u profesora Ficka w Bieruniu i wtedy powiedzmy dowiem się więcej. Teraz jestem na etapie gdzieś tam usztywnienia tej nogi i podawania odpowiednich jakby środków do tego stawu skokowego, bo ono się szybciej zregenerowało, ale już gdzieś tam po ostatnich badaniach wszystko idzie dobrze, a nawet ponad plan. Więc optymistycznie patrzę na przyszłość, a myślę, że te wyczyny z ostatniego weekendu, myślę, że to gdzieś tam wszystko w głowie przyspieszy i szybciej wrócę do pełni zdrowia. Patrząc jak się ruszam na ławce, to z 3 dni będzie mam dynamika. Na jednej nocy. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Górnika Zabrze.